Nie pamiętam 95, jak Hugo, ale czuję, że prędko to do nas te lata nie wrócą. Urodziłem się na wiosnę, brat chory na zapalenie płuc, chyba Bóg tak chciał i nie pamiętam czasu, gdy wyszła pierwsza molesta. Byłem wtedy dzieckiem i widziałem z perspektywy dziecka. Nikt nie znał pojęcia pendrive'a, zamiast peceta do wyboru była piłka albo strzepak. Dziura, niebetonowe osiedla, ty popatrz, przeszło już 15 lat, tu mieszkam i ciągle sentymenty mam do tego miejsca. Gdy patrzę na mury, które pamiętają po dziś dzień nas, odchodzi presja, wracają wspomnienia i jestem dumny, że pamiętam wiele rzeczy do teraz. Widzę, co mam robić ze swoim życiem i idę poczuć się jak wygrany, chociażby na jedną chwilę. Yeah, OSTR, PGR, Dami PZ. Yo. Dobra, ciło. 1996, K44 wydaje tajemniczą księgę. Zgadnij, kto pojawił się wtedy na świecie. Było zimno, dookoła zamieć śnieżna. Mówili mi rodzice, ja tego nie pamiętam. Z biegiem lat poznawałem brat, smaki życia od słodkich po gorzkie. Wychowałem się na mieście, pochodzę z wioski. Nie znam życia z osiedli, ale znam smak młodości. Jak stoję i rozmyślam, słyszę bluzki z boiska, łebków, dla nich liczyła się technika. Dzisiaj mi to zostało, chociaż nie gram już piłkę. Najważniejsza jest technika, ale tylko kiedy piszę. Definicja marzeń? Wiesz, to Santiago Bernabeu. Tak miałem za dzieciaka, teraz zmiana głównych celów. Grać koncerty i wylewać wszystko z serca. Tak jak dzisiaj mogę do was chodzić w hip-hopowych tekstach. Dwa lata temu z dynamikiem chciałem podbić Oli. Kumple też, a wszyscy mieli rozpierdolić. I co? Do robienia siana byli tu pierwsi. Dzisiaj każdy z nich kończy te browary na kreski. Nie zmienia się nic tu jako pei. I albo zrobimy coś z tym, albo zdechniemy smutni kuzeni. Mają na ciebie największy wpływ i nawet nie wiesz kiedy sam stajesz się jednym z nich. Wiesz, mijają lata, a ty zostajesz znów sam, bo kumple odchodzą jak kończą ci się pieniądze i wódka. Wiera w ludzi czasami może być cudna, dlatego sam do życia wielu osób nie dopuszczam. Życzę ci, jeżeli tego słuchasz, żeby udało ci się wygrać życie i już nie upaść. Żeby na siebie zarobić, żeby mieć hajs kiedyś, żeby założyć rodzinę i nie tylko żeby. Żebyśmy grali koncerty i krzyczeli ze sceny, i żebyśmy jeszcze zdążyli za to wypić, zanim umrzemy.